pieczona jest ryba grillowana, oczywiście tradycyjna, czyli smażona w panierce z warzywami. Również była przygotowana, oczywiście to wymagało czasu, więc była wędzona na wszystkie możliwe sposoby, zarówno tych zgodnie z przepisami mazurskimi, jak również tymi zasłyszanymi. Rybki też bardzo dobre, węgorz przede wszystkim, sielawka. Zupy nie za bardzo lubię rybnych, ale rybki smażone, bardzo. Zupę rybną, rybę pieczoną, rybę wędzoną. Duży piknik pod hasłem ryba na zdrowie. Samo zdrowie, dużo witamin, dużo minerałów, kwasy omega 3, omega 6, także no, nic zdrowszego nie ma. Jedyne co może nas przerażać, to powoli cena tych ryb. Przygotowaliśmy mus z lina, z winegrem ziołowym, z dodatkiem ziół naturalnych, niesuszonych. Zupa rybna z naleśnikiem zielonym, oczywiście z farszem rybnym, rybno-kaszowym. I na drugie danie był sandacz gotowany z plackami, placki nietypowe, bo z cukinii, marchewki, kaszy jęczmiennej, no i reszta to już nasza tajemnica. Przygotowujemy rolatki z lina, faszerowane kremowym szpinakiem, gotowane w niskiej temperaturze. Tradycyjnie zupka rybna i oczywiście na drugie danie mamy filet z sandacza w pudrze z suszonych pomidorów i kremowym risotto oraz pianka rakowa. Przygotowujemy lina w piwie z nutą piernikową. Ponadto robimy jeszcze zupę rybną Mazura z Mazur i oprócz tego mamy sandacza Marianny. Sandacza w sosie śmietanowo-cebulowym, takim mazurskim, prawdziwym. Dobrym sosie. Mamy smażono tak rybkę sielawka, mamy sandacza, węgorza, szczupaka i okonika. Co kto sobie życzy. I z tego co zauważyłam, chyba najbardziej wszystkim smakuje, bo najdłuższa kolejka. Od 10 pracujemy bezustannie. Co to za rybka? Sandaczek. Przygotowany w jaki sposób? Najprostszy, czyli mąka krupczatka, sól, pieprz i smażenie. Sam miód.